16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana zorganizowała w Działdowie piknik i uroczystą promocję na pierwszy stopień podoficerski. Otrzymało ją 104 żołnierzy. Bardzo ciężko było ukryć wzruszenie w czasie dzisiejszej promocji podoficerskiej, szczególnie w trakcie defilady, kiedy żołnierze przechodzili przez nasz piękny rynek. No, pomimo tego, że Działdowo nie jest miastem garnizonowym, to jednak chcę przypomnieć, że do 1939 roku stacjonował tutaj 32. Pułk Piechoty, konkretnie 3. Batalion, i miasto Działdowo było miastem garnizonowym i było świadkiem takich uroczystości. Niestety dzisiaj tak nie jest, ale chcę przypomnieć, że w nieodległej Nidzice ma powstać jednostka wojskowa i myślę, że dzisiejszy piknik wojskowy to też jest forma promocji tej jednostki, która być może zachęci naszych mieszkańców do tego, żeby wstąpić w szeregi wojska. Oczywiście, korzystając z okazji, chciałem pogratulować wszystkim paniom i panom, którzy zostali dzisiaj promowani na pierwszy stopień podoficerski. Wierzę, że będą z odpowiedzialnością bronić naszej ojczyzny, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, ale skłaniam się ku temu, że jednak kolejne pokolenia będą mogły żyć w pokoju. Mieszkańcy z dużym zadowoleniem przyjęli organizację tej uroczystości w Działdowie. Już w dniu wczorajszym miałem okazję tutaj rozmawiać z nimi. No, oglądali sprzęt, podziwiali. Dzisiaj jest jeszcze tego więcej, ponieważ oprócz pojazdów pojawiły się również specjalistyczne sprzęty wojskowe, roboty do rozminowywania, a także jest prezentacja różnego rodzaju broni. Szczególnie dzieci i młodzież z dużym zainteresowaniem przygląda się temu. Jest to dowód na to, że polska armia się modernizuje, że jest z dnia na dzień coraz nowocześniejsza, a my dzięki temu możemy spać spokojnie. W ramach uroczystości odbył się piknik militarny, a w nim pokaz sprzętu wojskowego. Były też namioty promocyjne i nie mogło zabraknąć pysznej grochówki. W pikniku i promocji wziął udział również burmistrz Działdowa Grzegorz Prowiński, wysokiej rangi wojskowi, parlamentarzyści, poseł Robert Gontarz i senator Bogusława Orzechowska, samorządowcy, m.in. wicestarosta Krzysztof Aurast i oczywiście mieszkańcy miasta.